Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, Shiro, witam was w kolejnym odcinku Spirit Hunger. No i moi drodzy, niestety, może nie niestety, powiedzieliście mi, że niestety, ale zablokowałem sobie poznanie pewnej postaci. Ja to sprawdziłem, bo ogólnie, no wiecie, wolałbym sobie nie zablokować żadnej tam drogi i tak dalej. Ale z tego co zauważyłem, to na tym save, który tutaj mamy, czyli te 2 godziny 34 minuty, my sobie eksplorowaliśmy tą lewą część, po czym z tego co pamiętam poszliśmy chyba na prawo. I znaleźliśmy właśnie osobę podobną do Enkiego. Z tym, że okazało się, że jest to alchemik, który prowadzi jakieś badania właśnie w lochach głodu i strachu. I powiem wam, że ja sprawdziłem sobie, co się stanie, gdy pokażemy się. Gdy się pokażemy podczas tamtego wyjścia. I okazuje się, że właśnie to jest ta sama osoba. Ale żeby w sumie nie robić żadnej tej buby, oczywiście wejdźmy sobie na tego save'a. I dokładnie zobaczmy, o co mi chodziło. Dobra. Zauważasz osobę kręczącą w ciemności. Osoba ta nie wydaje się emanować bezpośrednim zagrożeniem lub agresją, a twoja obecność wydaje się pozostawać ukryta. Pokażmy się. Wystąpiłeś z cienia. O, nowi goście? Nazywam się Nosramus. Jestem alchemikiem mieszkającym tutaj. Miło cię poznać. Nie do końca wiadomo, czy alchemik jest kobietą, czy mężczyzną. Coś w jego posturze wydaje się niemal nieziemskie lub starożytne. Miło mi cię poznać. Białowłosy alchemik obdarza cię uśmiechem, który wydaje się niemal zbyt szczery. Proszę o wybaczenie. Zostawiłem włączony czajnik i trochę się spieszę. Spotkajmy się ponownie. Oki. Czyli sobie poszedł. No ale widzieliśmy już Nosramusa i jak najbardziej jest to ta sama osoba. Osoba zniknęła w ciemności. Echo jego kroków brzmiało daleko, zanim całkowicie zniknęło w rozrzedzonym, wilgotnym powietrzu. Ale tak, nadal chcę pójść na lewą stronę. Weźmiemy sobie kamień, bo w sumie czemu nie? Dodatkowo właśnie, powiedzieliście mi, dlaczego ja nie robię jak człowiek torczy, ewentualnie dlaczego ich nie używam. Przecież mam ich od cholery i mogę przecież sobie je używać. Bo jakby nie patrzeć, się zmniejsza to spadek sanity. Tylko z tego co pamiętam, również zmniejsza. Bla 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 bla. Czekajcie chwilę. Wynik znanego. Dowódcy. No właśnie, tu mamy żeglowcę. I również kazaliście mi przeczytać książkę, którą myślę, że również sobie za chwilę czytamy. Tylko tak. Kahara. Dobra. Pogadajmy sobie Kaharą. Jak on do nas dołączy. Jak wcześniej. Ostatnim czasem sobie tutaj chyba przyszliśmy wtedy, prawda? Tak, to jest gard. Zobaczymy, jak to wyjdzie, no nie? Myślę, że na pewno mu strzelimy w tą łapkę. Wiem, że się teraz cofam. No ale no, mieliśmy dosyć sporo tam progresu zrobionego, wolałbym go jednak nie stracić. Kahara, atakuj. Kahara, atakuj. Może w nóżkę. Dobra, prawa nóżka. Łapka. Lewa nóżka. Finger mu pulsuje. I poleciał bite. No i zarobiście, bez żadnego... bez żadnych obrażeń w sumie. Skinujmy go. O nie, ale nie możemy go obszukać, już szkoda. Zwaliłem to. Dobra, sforsujmy to. Miss. A, nie miss. Też nie miss. Dobra. Forsowaliśmy te drzwi. Weźmy sobie tą piłę. Tu nic niestety już nie ma dalej. To już czytaliśmy to już, dobra. Że jest pocięte, wygląda jak na jedzenie. Wiecie sobie też to sforsujmy.
Tak na szybciorkę już. Bajcik miss. Nie miss. No i otwarty, super. Super looker. I tu mieliśmy tą skrzynkę i tu chyba nawet mi się udało ostatnio nawet chyba dobrze postawić. Chyba teraz tym razem tak samo. Soulstone, no właśnie. No właśnie. Posłuchaj, ej, nie mieliśmy tego wcześniej. Nie mogę pójść, nie mogę już dłużej, potrzebuję przerwy od tego wszystkiego. No coś nie tak? Tak, oczywiście. Weź się w garść, możemy tutaj zostać. Po prostu pójdźmy troszeczkę dalej. Jeżeli jesteś gotowy, żeby tu umrzeć, proszę bardzo. Coś nie tak? Będąc pełni szczerym, ta ciemność dopada mnie. Widzę znajome twarze w ciemności. Prawdziwe duchy przeszłości. Wiem, że to niemożliwe, ale ja jednak. Te głosy wołają mnie. Mówią, że tu jest moje miejsce. Nie daj się. Naprawdę musimy podążać dalej. Tracisz swój umysł. Get a grip. Nie, co znaczyło get a grip? Ale zobaczymy. Get a grip. Weź się w garść. No właśnie. Może możesz tutaj zostać na chwilę. Nie poddawaj się. Tak, tak, masz rację. Po prostu chodźmy dalej. Właśnie, czyli Kahara ma problemy z głową. I to mocno. On ostatnio chyba nie miał takich problemów z głową. Butelka whisky. To jest chyba nasza ostatnia butelka whisky. Mamy też pipa. Dopalmy sobie. Kahara, zapaliłeś. I 78, dobra, starczy na razie. Mamy kolejnego Soulstone'a, więc spoko. Właśnie ten miecz też jest problematyczny. Być może. Wiem, że to głupie, ale być może ja powinienem go ściągnąć. Shark Thief. 57. Dobra, na razie to weźmy. Na razie ściągnijmy sobie ten miecz, bo no tutaj na duchy i tak nam nie będzie raczej potrzebny. Weźmy kolejny kamień. Nie wiem, do czego to kamienie, ale okej. Myślę, że jeżeli chodzi o wilczki, możemy dopiero pójść tam za chwilę. Tu jest ten miecz, który się wywala. Jest wszystko przeszukane niestety. I tu jest również ta miejscówka zawalona, z tego co pamiętam. Kolejny duch. Tak, tu jest ta zawalona miejscówka. O, aż się wydygałem. No i napisaliście mi, że jeżeli chodzi o duchy, to z duchami walczyć można jak najbardziej, tylko kurde. Run. Tylko są dwie możliwości. Albo magią, albo bronią z ulepszeniem przeciwko duchom. I to są główne w sumie możliwości walki z duchami. Dobra. O nie. Torcz nam zdechł. Oczywiście staramy się jak najdłużej przetrwać dzięki torczom. No, to są tylko wilki. Tu są tylko wilki, ale myślę, że taki... Właśnie, hangar cały czas rośnie to mocno. Taki rytuał może nam pomóc. Taki rytuał może nam pomóc. Oczywiście, że chcemy się w tym rytuale zanurzyć. Okej. Drogorod jak najbardziej nam leci w górę, tylko tak. Właśnie. Jest to zgniły trup. Ciało wydaje się być w stanie takiej zapaści, wiecie. Myślałem, że może będziemy mogli te robaczki sobie ogarnąć, ale niestety nie. Żadnych robaków tu też nie widać. Powiem szczerze, że w sumie chyba umiejętność rozmawiania z robakami nie jest jakąś super umiejętnością. Chociaż nie przeczę, że Enki mi się teraz najlepiej gra. Okej, myślę, że możemy już powoli iść w prawą stronę zarazem. Tylko jeszcze zanim to zrobimy. Bo ja mam obiecaną tu książkę.
Tylko, że to mam. No właśnie, nie mam tego. Kurde. To było chyba na poprzednim save'ie. Ale spokojnie, ja to jakoś sobie wykminię. Zapytacie się, jak to zrobię? Zaraz wam powiem. O, Moonless sobie zmarkował terytorium. No i również wyjaśniliście mi, o co chodzi z Moonless. O co chodzi z Moonless? Z Moonless chodzi o to, że ona, zaznaczając to terytorium, tak jakby ma większą przychylność do nas, no nie? Bardziej zaufanie. Dobra, udało nam się zrobić. Tu nas nie było. Tu nas nie było, ale tu jest za dużo trupów. Shit. Tu mi śmierdzi to strasznie. Mega mi to zapiek, nie wiem. Dobra, na save numer 2. Powiedzieliście mi również, że nie tylko dzięki uratowaniu, czy że, nie, inaczej. Co to jest? Jest tutaj coś śniącego pod wodą. Sięgnij po to. Kurwa, wiedziałem. Wiedziałem. Salomon Snake. I w co to wali? W co możemy? Jest język, jest łapka, jest łepek, jest oczko, jest torso. Zaryzykuję. Ty języczek i kachara... Łapek? Czy łapkę? Łapkę. Miss? Miss? Języczek się udało. Masz. Kachara to są 29. Język. I dostał wick na oczku. Dobra, wal prawe łapki. Wal w język. Oczko po raz kolejny. Język obcięty chyba. Łapka walnięta i... Znowu język? Kara zaczął dostaje po łbie. O Jezu, i to strasznie. Bez oka Salon ma problem cię wyszukać, kara na badu. Ale jestem głupi, nie wiem dlaczego mam problemy teraz z tym. Wiesz, Shiro nie ma miecza. Dobra, Wick. Odcięta łapka. O, język wyszedł. Już nie. Kolejna łapka. Zobaczmy w ogóle, w co najlepiej go walić, nie? Po 300 niecałe. I dziewczynka zmisował. On mu cały czas zadaje w ten język, świetnie. Bawią się z języczkiem, to dosłownie. No serio, miss. Dobre. Dziewczynka wal w język. Dobra. Więc zobaczcie, teraz gdy już w sumie... Już w sumie nie miałem problemu z atakami, no to kurczę, akurat Kachara musiałem zniknąć, nie? Dobra. Był miss. W ogóle zobaczmy, czy jest sens tu w ogóle podchodzić. Bo wiecie, jeżeli nic nie dostaniemy, to jest bez sensu, nie? Headbutt? To było. Zbyka wziął? Dobrze, dobrze czytałem? Chyba tak. Nie on ma HP. Tak, on woli zbyka. Nie ma już innego ataku, więc został mu tylko łeb. Wiecie, nie zależy mi sobie na mundy, żeby on to przeżyła, bo i tak... Jakby nie patrzeć, no cofniemy to.
Mojemu jestem pana. Gdzie to życie? Dziewczynka ma dużo w sobie uniku. No umarło w końcu. Co? Błyszczącym przedmiotem była kamienna korona. Korona jest wykonana z kamienia o lepszej jakości, co sprawia, że jest błyszcząca, ale surowy wygląd sugeruje, że nie jest wiele warta. What? Możemy jego trupa wziąć. O kurczę. Dobra, co to jest za korona? Ja chcę to zobaczyć. Stone Crown. No powiem wam szczerze, że bez szału i to totalnie bez szału. Nie wiem, czy jest sens. Nie wiem, czy jest sens naprawdę. Możemy go skurować. Mieliśmy mięso przy okazji, ale nie wydaje mi się naprawdę, że był sens. Jeżeli... Motor Wire możemy sobie wziąć. Jeżeli jest sens tutaj naprawdę walczyć z tym wszystkim, to napiszcie w komentarzach. To się cofniemy do tego save'a znów. Czyli tak, tu jest jakiś duży... Duży Salomon, że tak powiem. O, dobra, tu jest modlitewnik. Pomódlmy się. Do Grogorota. I to chyba będzie nasza trzecia modlitwa. Nasza afirmacja pozwoliła na to, że my bardziej się zbliżyliśmy do tego Grogorota. Spoko. No właśnie, i... Ten śmieszny pazecik jest bardzo śmieszny. Dobra, spróbujmy jej powiedzieć, żeby go zbiła. Może miała większe DPS-y czy coś? Zobaczymy. Dziewczynko, atakuj w stópki. Sahara w drugą łapkę. A. Nie powiem w sumie... Jak na razie przynajmniej. Poszło w miarę szybko. No bardzo szybko poszło. Nie używajmy tego Soulstone'a. Scroll of the Black Arts. Scroll czarnej sztuki. Będę zbierał te kamienie jak głupi. Nie wiem, do czego one służą, ale okej. Run. Z nimi takie mamy zawalczyć. Czy nam coś wtedy to dało? Właśnie nie pamiętam, cholera. Dobra. Co? What? What? Ej, co tu się od jej nie pawiło? Co to tutaj nie walczyło? Dlaczego tak? Ej, on wtedy nie walczył. Ej, no lipa, bardzo mega lipa. Wszystko wali tym lekkim białym światłem, niebieskim światłem, przepraszam. No ale czekam, rękę zgubiła, no. Tylko w sumie, czy potrzebuje tej ręki? Nie wiem. Na pewno musimy użyć zielonego herba, o ile mamy ten herb. I to dużo razy. Sztuki musimy wywalić, niestety. O! No właśnie.
Och, to ty skrywałeś się wcześniej w cieniu. Blablabla. Moim imieniem jest Nosramus. Jestem alchemikiem żyjącym tutaj na dole. Bardzo miło mi cię poznać. Nie możesz określić dokładnie, czy alchemik jest kobietą albo mężczyzną. Coś w jego posturze wydaje się niemal nieziemskie lub starożytne. Moje przeprosiny. Uciekanie się do brutalnej siły w ten sposób. Moje studia tutaj mają setki lat i nie mogę pozwolić, by ktokolwiek tu dotarł. Tak, nie wiem, co kliknąłem. Więc ja chyba wiem, kogo można myśleć, że szukamy kogoś. Dobra, to już w sumie gadaliśmy. Co studiujesz? Ej. Ona nam gada wszystko to samo. Naprawdę? Cóż, miałem ze sobą usługę, jeszcze przed chwilą pytaliśmy się go, czy jest tutaj sam ogólnie. Ale się nim zająłeś. Nim. Dobro, że to on, prawda? nie był już nikim, był tylko duszą przywiązaną do zbroi. Czekajcie. Ej, no ale z tego co widzę, on nic nie mówi. Nic nowego nam nie mówi. No spróbujmy to otworzyć. Trench coat. To jest trench coat. To jest lepszy w sumie armorek. No jest lepszy armorek. Dobra, moi drodzy, myślę, że nie ma sensu. Jeżeli to jest to samo, to bez sensu. To bez sensu. Myślałem, że naprawdę coś się zmieni tutaj. Powiedzcie mi, czy ja naprawdę sobie zablokowałem to przejście. Bo jeżeli tak, no to lipa. Dobra, ale przynajmniej jesteśmy w tym miejscu, gdzie chcieliśmy. I tu również sobie możemy przekroić ekwipunek. Ej. Również możemy przekląć ekwipunek, ale nie możemy sobie niestety przekląć tej broni naszej. To jest w sumie słabe. Never mind. Dobra, muszę już ściągnąć. Lockpicking. Counter magic. To mamy, tak? Powiem wam, że ciężko się operuje tutaj tym. O! Nie chcę. Bardzo ciężko się tym operuje. Przyjmijmy jeszcze raz ekwipunek. Czy na pewno tego tutaj nie ma? No nie ma. Nie możemy niestety mi sami sobie przekląć. To niedobrze. No Shark Thief w teorii jest najlepsze. Ja z misami będę korzystał na pewno. Więc może użyjmy Hexena tego tutaj. Counter Magic i Greater Blood Magic. Tylko Chrome. Jezu, ciężkie to jest. Klikam Escape i mi cofa w ogóle gdzie indziej. Jeszcze raz. Tylko Crones, Locust Swarm, Noddle Worm, Blood Portal, Helling Whispers, Loving Whispers, Feromonsy. O kurde. Co? Ja bym... Helling Whispers, Black Orb, Hearting, Romancy Trick, Steel. To nas niestety nie dopuszcza do tego. Co mi na Steel? Necromancy. Moglibyśmy się tego nauczyć. Romancy. Kurde, ale naprawdę korci mi ten Loving Whispers. No tak, chcę. Ale tak naprawdę tylko dlatego, żeby... Nie mogę?
Ja muszę się dwóch nauczyć najpierw? Chyba tak. Feromonsem, dobra. Ale nie mogę Healing Whispers. Czemu? Ej, nie, ktoś mi odpowiada, że nie mogę Healing Whispers. Black Orb. Lockpicking. Unguard. Counter. Fast Stance. Defense Stance. Divorc Marksmanship. Warcry. Counter Magic. Greater Blood Magic. Block of Crowns. Needle Worm. Dobra, Flock of Crows może się przydać. Być może zrobiłem głupotę, nie wiem. No i moi drodzy, obiecane, najpierw obiecane. Tylko się toczy, zapalimy. Gears Week of Hunger. To możemy coś im dać jeść w sumie. Rotten Meat. W sumie możemy dać naszej Moonless to wszystko. Bottle of Whisky, no właśnie, nie mamy już w sumie żadnego żarcia. Niedobrze się robi. Powiem osobiście, że mi się trochę nie podoba ta sytuacja. Możemy zjeść rękę albo nogę. A w sumie możemy dać właśnie te nogi. Ej, to nie jest głupie. Nie wiem, czy to ma jakieś swoje dalsze konsekwencje, ale a w sumie, jaka to różnica. No i zobaczcie, on ma normalnie to wszystko to samo, co miał. No właśnie. To samo powiedział. Nic naprawdę nowego, nic. No ale dobra. Obiecałem wam czytanie książki i jak najbardziej to zrobię. Tylko tak, użyjmy sobie Book of Paliment, bo nie wiem, co ta książka daje. Wy się bardzo tak cieszycie, że ją dostałem. I że zdobędę coś tam, co mi się spodoba, co mi będzie potrzebne. Więc myślę, że jak najbardziej możemy sobie zrobić tutaj. Okej. I przeczytajmy sobie, to było z tego, co pamiętam. The Passage of Mahabr. Normalnie wyglądająca książka. Tak naprawdę bardzo zadziwiająco ciężka. I okładka wygląda na bardzo starą. Dobra. No to co? Czytamy? Czytamy. Otwierasz Passage of Mahar. Strony zaczynają opowiadać historię z minionych wieków. O kurde. Czujesz się, jakbyś prawie zasnął. Gdy otwierasz oczy, otwiera się przed tobą nowy świat. Widzisz formy, które przybierają kształty w świetle. Rozpoznajesz te formy jako nowych bogów, istoty próbujące zastąpić stary porządek świata. Czyli to są nowi bogowie. Nie wyglądają na bogów w sumie. Dobra. Dominujący Francois. Przepraszam was, coś mi telefon zaczął grać. Już go wyciszam. Patrzę na ciebie z intensywnym spojrzeniem w zmrużonych oczach. Wydaje się być zadowolony z twojej obecności w tym starożytnym krajobrazie. Śmiertelnik, który wkroczył do Królestwa Bogu. Można niemal poczuć nostalgię z jego pokręconego uśmiechu. Reszta nowych bogów wydaje się mniej zainteresowana tobą. Ten udręczony cię zauważa. Promieniuje głęboką traumą i udręką z przeszłości, a ty czujesz obrzydzenie samą jego obecnością. To, czego od ciebie chce, pozostaje tajemnicą. Czujesz, jak zimny pot spływa ci po plecach pod jego intensywnym spojrzeniem. Spotkajmy się ponownie.
Dobra. Formy zanikają w świetle. W ogóle zobaczcie, cliffhanger rośnie. Ja pierdzielę. A ja dam już moldy bread. Uj, to w sumie dało dużo. Dobra. Oczy Kahary miotają się w paranoi. Wygląda to, że traci panowanie nad sobą. Mind 32. Oh shit. O, niedobrze. Naprawdę jest problem. Nie tylko on w sumie. Dobra, jeszcze mamy jedno tobako. Hara, zapal sobie. No, jest niedobrze. Jest mega niedobrze. Mind 62. Musimy napić się whisky. 90, dobra, ale jak teraz jeszcze... Nie mam już co palić. Jak mogę zwiększyć moonness? Elixir of Mind. Turn, rzepa, świetnie. Dobra. Idziemy dalej. Właśnie silver coinsów. O, moja prezencja, jest coś tam? Cabbage. Niebieski herb. Czerwona fiolka. 5 tinderboxów, świetnie. Czujesz, zaczynasz czuć zmysły i tym podobne. Ze świata prawdziwego. Ale coś tu jest, lucky coin. Dobra, shiftem. Znajdujesz starożytny talizman ze skrzyni, zabierasz ze sobą talizman. Zawsze patrzący talizman ze sobą w sumie. Dobra, tu nic innego nie ma, są jakieś schody, ale jest chyba kolaps, z tego co widzę. Nie da się tego zwalić. Tak, kamienna ścieżka zawala wszystko przed tobą. Tu jest czas, tak jak myślałem. Niestety. Przejścia Mahar obracają się w pył, gdy wracasz do normalnego świata. Czy ja mogę coś czas przeczytać? Powiedzcie mi, że tak. No nie. No nie. No nie. To było chamskie. Again. Jeszcze raz. Jeszcze raz. To tak, najpierw, może właśnie, najpierw ich ogarnijmy troszeczkę. Bottle whisky to sobie na samym końcu zrobimy. Możemy mu tego pipe'a dać. Niech zapali Kahara. Moonless też może zapalić, to ej, śmieszne. Dobra, Kahara ma tam mind 71. Nie jest źle. Nie jest źle. Znamy już tekst, więc możemy śmiało sobie oczywiście... Mahabr jeszcze raz ogarnąć. Dobra, lecimy. No dawaj, dawaj, dawaj. Idziemy. Tu jest definitywny czas. Working talisman, cabbage. Bonsoul. To jest mniej pożyteczne. Monocle. Wooden buckler. Lecimy z tym. Tails. Jest to szczęście. Ten sam talizman, więc dobrze. Kurczę, naprawdę trzeba się spieszyć chyba. Dobrze mam dasza. Monocle. Nie wiem, co dodaje ten monocle nawet. Będziemy sprawdzać potem Pinecone. Knife. Head niestety. Pusta. Head. Jest. Longsword.
5 tinderboxów. Pako. Nitrogliceryna. Kurde. Co to jest? Wow. Co tutaj było? Nie zbliżamy się do Real World'a. Nitrogliceryna. Już? No nie. Teraz mi powiedzcie, bo ja... Dobra, ja sobie to zapiszę. Żeby nie było, ja sobie to zapiszę. I zapiszę sobie to obok. Zapiszę sobie to obok. Żeby nie było. Kurwa, zapisałem na tym samym sejwie. Ale jestem matą. Dobra, ale to się nic nie stało w sumie. Nic się nie stało, spokojnie. Mamy tam jeszcze jednego sejwa. Explosive Vial też sobie stał. No dobra. Ja mogę z nim pogadać na temat tego, co tam widzieliśmy? Niestety nie. Dobra, czyli idziemy dalej. Idziemy dalej. Dobra, nic tu nie było. Możemy go skopać tylko. Czyli mam już kolejne pelsy. Tutaj był ten duszek, ale teraz go nie ma, o dziwo. Pokonaliśmy tego gnojka. Idziemy dalej. Wow. Na plemiennej włóczni nabita jest ludzka głowa. Głowa jest ustawiona w sposób, który ma zastraszyć przechodniów. No i akurat mi jeszcze torcz zgasł. Serio. Serio. Kinderboxy. Więcej kinderboxów. Wszystko jest to samo. O! O nie! Możesz po prostu odwrócić się i nie brać w tym udziału. Tylko ja chyba... Właśnie, mind mam bardzo słaby. Zaatakujmy dziada. Widzicie, co on ma między nogami? Guard. Kara. Drugą rękę. O, już nawet nie ma jak. Dobrze, dziewczynka zgardowała. No, ale w sumie... Zabity. No i mam naszą koleżankę, Knight. Och, dzięki Bogu. Wiesz, co oni mi zrobili? Nie mogę o tym mówić. Nie. Dziękuję za twoją pomoc. Pomoc tysiąc razy. Bez ciebie byłabym teraz martwa. Co tu się stało? Znalazłam podziemną wioskę pełną tych rzeczy. Żyją w dziki sposób. To tylko banda heretyków. Rzeczy, które mi zrobili. Kiedy zobaczyłam jeden z ich prymitywnych rytuałów, musiałam wkroczyć do akcji. Widziałam kilku z nich, a oni zaginili mnie tutaj. Rzeczy, które zrobili. Kim jesteś? Moje imię to The Ark Catalis. Jestem częścią królestwa... królestwa... Jakie to jest królestwo? Midnight? Północnego. No przecież. Północnego słońca. Jej twarz zaczyna rozpromieniać się w momencie, gdy zaczęła mówić o rycerzach. Moje przeprosiny. Znaczy, z góry przepraszam. Moje maniery mogą wydawać się nieco surowe dla zwykłych ludzi. Początkowo brałam udział w powstaniu w Królestwie Rondonu jako królewski rycerz, zanim opuściłam je wraz z rycerzami słońca. Północnego słońca. Przepraszam was. Dobra. Jakim bogom służysz? Służę Almerowi jako mojemu przewodniczącemu głównemu bogu, jak większość ludzi pochodzących z Rondonu. Próbowałam nauczać Almera także tych dzikusów mieszkających w jaskiniach, ale wydawało się, że nie rozumieją mojej pomocy. Znaczy, nie rozumieją rzeczy, które mówię. Nie pomocy, że pomóc też. Zaraz tutaj na dole. Zeszłam tutaj, stąpiłam w tą ciemność, by dostać mojego kapitana. Kapitana rycerzy północnego słońca.
Może słyszałeś jego imię? To Legard. Gdybyś go kiedyś spotkał, na pewno byś go zapamiętał. Wow. I to samo co i my. Chciałbyś się razem podróżować. Jest w tej chwili za dużo ludzi w twoim party, że nie pasowałaby mi tak duża podróż. Wróć później, jeżeli rzeczy będą inne. Sprawy potoczą się inaczej. Dobra. Jest nitrogliceryna. Smoki! Dobra, ale tak, myślę, że torcze trzeba jeszcze raz spalić, bo no ten mind tam spada jak porąbany. Totalnie jak porąbany nam spada. Myślę, że po to whisky już można użyć. 56 akurat w sumie. Moldy bread. 30 daje, ej, fajnie. Ok. I tobie też możemy dać moldy bread. A naszej koleżance możemy dać, chociaż to chyba 30 daje, to może nie. To może jednak jeszcze nie. Otwórz do wejść. Coś tu jest. Water vial. Lucky coin kolejny. Możemy rozpalić ognisko nawet. Możemy ugrywać raw meat. Pewnie, że tak. Jeszcze więcej, jeszcze musisz. Dobra, już nie mamy chyba. Chyba już nie mamy. Coś w tych wielkach jeszcze. 5 tinderboxów. Cały czas to samo. To w ogóle jest jakieś dzikie zejście, nie wiem czy widzisz. Nie wiem czy... Tak powiem, nie wiem czy widzicie. Możemy tutaj zejść, ale na razie nie. Myślę, że możemy sobie przejść też inaczej chyba. Tutaj jest cały czas przejście, jest żółty gnój. Ale zauważcie, że on się odwraca. Zdążyłem. Dabi. Dziewczynka niech wali w nogę, Kahara wal w łapkę. O. No i gitara. Bardzo miło i przyjemnie. Corsair Stone. Właśnie, bo mieliśmy jeszcze kilka przedmiotów tutaj. W ogóle mogę używać innej broni. Możemy Shark Teeth użyć przecież. Tu się nic nie zmieniło. Tutaj w sumie też się nic nie zmieniło. Tu nic więcej nie weźmiemy. Martwię się tylko, że znów Kahara nam ucieknie. Dagger. Dalej może. Wolę tam to chyba dać już nawet Kaharze. On ma mi. On ma mi sam i dlatego on tak kurczę cierpi. 5525. Bo on się jest lepszy, tylko pewnie nie mają. Tak, one są dwuręczne. Bone Shears są dwuręczne. Dobra, i zmniejszymy sobie w sumie shielda. Ale to chyba nie jest tak źle. Sorcerer Stone. O, i to by było spoko. Pierścień regeneruje umysł. Podczas potyczek. Monokl. A to nam daje celność większą. Ten talizman z okiem dba o ciebie. Wydaje się, że odnawia twoje uczucia strachu i terroru. Dobrze? Dobrze? Chyba tak. Też nie powiem, bo ten monokl bardziej by mi to pasował, powiem osobiście. Może tak, Tobie te możemy dać tak naprawdę... Surface Stone, to nie jest głupie. No coś może cokolwiek nosić, czy nie bardzo? Nic, w sumie nic. Nic a nic. Dobra. Mamy tu jeszcze. Krotki.
Glass Vial, super. Blueberries kolejne. I dobrze, nie skakałem w sumie tam. O, i to mnie ciekawi. Co tu jest? Kolejne pizdyki. Bierzemy kamienie znów. Oh shit, prawie spadłem. Rzepka. Throwing darty. Baką. O, świetnie. Mam w sumie 3. Jestem skłonny zaryzykować. Będą 2 hetsy. A, jednak nie. Mono kolejny. Czyli to nie było worth. Cabbage. Rotten meat. Jak? Nie, on ma włócznie. Czy ja mogę uciec? Mogłabym teraz nie wchodzić tam. Chociaż, wiecie co, czy ja się ich boję? Tak szczerze powiedziawszy. Chyba nie. Może powinienem zapisać. Hara w Alpubie. What? Ej, co tu się stało? Dziewczynka go zabiła? Czy wy to widzieliście? Dziewczynka jest Rambo od teraz. Teraz włócznią? Nie, ten jest z kamieniem. Dziewczyna wali siuśka. Branuszki nie ma. 550, ładnie. Dziewczynka dostała w łeb kamieni. No i git. Ale zobaczcie, że dziewczynka cały czas ma odnawiany mind. To mnie bardzo cieszy w sumie. Dobra, nie wiem nic cennego. Nie da się go nawet skurować. Ritual Spear miał. To już mi się bardziej podoba. Czy Kahara może to wziąć w łapki? 52, w sumie nie bardzo. Co my tu mamy? Trochę mięska. Explosive Vial, spoko. Tylko ja mam 47 minut nagrywania. Boże, jak mi ta gra wciągnęła dzisiaj. O kurde, faja, tu jest więcej rzeczy. Coś w stylu rytualnego posągu tutaj stoi. Może to tylko twoja wyobraźnia, ale wyglądało to tak, jakby przedmiot poruszył się kątem oka po wejściu do pokoju. No właśnie, i to mnie trochę martwi. Lucky coin. Moi drodzy, ja sobie tutaj zapisuję. Powiedzcie mi, o co chodzi z tym naszym kochanym Mahabra. Tą książką Mahabry. Standardowo jeszcze. Cięcie na sam koniec. No i moi drodzy, tak jak wam powiedziałem, ja sobie robię saving na file 4. Jeżeli macie jakieś porady, wskazówki, oczywiście piszcie w komentarzach. Trzymajcie się jeszcze raz. Hej, hej!